Tak. Tak więc tak. Nie, nie, to jest lepsze, bo jest głośniejsze. Jest elastyczna. To było droższe, bo kosztowało 6,99. Zasada jest ta sama. Kolejna blokada, właściwie nie wiem, może macie jakąś lepszą nazwę do tego. Linka. Ta linka, tak, tak. Ta linka jest, zobaczcie, świeżutka, bo jeszcze z dwoma kluczykami. Kosztuje, jakbyś mógł zejść, bo... To, nie, ale... Dobra, 5 zł. Kolejna blokada, trochę grubsza, 10 zł. Tak, to już jest w ogóle ekstrawagancja. Z szyfrowanym zamkiem, super ekstra. Kolejna promocja, 15 zł, trochę jeszcze grubsza linka, jeszcze dłuższa. I teraz uwaga, wczoraj byliśmy w sklepie, w zwykłym hipermarkecie, kupiliśmy ten sekator za 7 zł i ten trochę większy sekator za 17 zł. I teraz wam udowodnimy, że to nie... Może to nie jest jakaś tajemnica, tylko chcemy was przestrzec przed kupowaniem takiego szmelcu, bo to są takie dwie teorie. Jedna to jest taka, że to jest po to, żeby rower się nie przewrócił na wietrze, a druga jest taka, żeby złodzieja zabić jego własnym śmiechem, jak to zobaczy. Blokady, które mamy na myśli, to jest tak, to jest najcięższa rzecz. To jest łańcuch. Tylko, że waży 4 kg i może nim przypinać też, powiedzmy, motocykle. I teraz pytanie, czy ktoś ma uloka? Pokaż uloka. Jak mógłbyś się przesunąć? Dziękuję. To jest ulok. Nazwa jest od kształtu, czyli litera O. Bardzo proste w zamykaniu, bo powiedzmy się tutaj przekręca gluszem. Nie mam trzeciej ręki. Błagam cię, przesuń się. Nie wiem, musi być w pierwszym rzędzie. Dobra, spróbuję to zrobić bez ręki. Tak? Jest zamknięty. Zrobił to bez ręki. Tak, zrobiłem to bez ręki. To jest olok, a ulok, już ktoś ma tą podkowę przy sobie? Idzie. Tego nie będziemy przecinać, bo nie warto. Natomiast to jest ulok. To też polecamy. Natomiast jeżeli ktoś chce faktycznie zabezpieczyć swój rower, to niech się liczy z wydatkami rzędu powiedzmy 10-15% wartości roweru. Mniej nie warto. Takich rzeczy w ogóle nie warto, bo jedyny efekt to jest, mówię, no, rozśmieszanie złodzieja. Oddaję. No dobra. To teraz próbujemy. Tak? Czy, nie wiem, przyjmujemy jakieś zakłady, ile trwa rozwalenie czegoś takiego? 5 sekund. Ale mówimy o Marice. Ale mówimy o Marice. Może ktoś ma taką blokadę i chce zrobić zawody, co będzie szybciej. Odpieranie ze klucza czy przycinanie? To no, narzędzie tortur wybierasz, tak? Chyba najwięcej czasu. Stąd do wyboru. Tym? No dobra, to próbujemy tego najtańszego. To jest za złotówkę. Była. O tak, złodziej się na pewno. Tak w ogóle to oczywiście złodziej chodzi z takimi przecinakami. Gwarantuję wam, że oni mają takie przecinaki, że to w kilka sekund idzie. Ale to Marika. Kiepski złodziej, no. To chyba dobrze o tobie świadczy. Owsik. No. Marika, psujesz pokaz, nie przygotowałeś się. Źle, nie trenowałeś dzisiaj ty. Dzisiaj miałaś 3 rowery i zginę stąd. Marika już dzisiaj tak przecinała się, zmęczyła, tak? Tak. Dobrze. Tak myślę, że narzędzie wybrała. No, ale w międzyczasie możemy... Poczekaj. Panowie to po prostu rozrywali zapewne. Nie, to nie chodzi o to. Żeby pokazać wam, co jest w środku. Więc później będzie w internecie. Dobra, promocja za złotówkę nieudana. Za 5 zł. Poczekaj. Ale mogę ciężej będzie rozpakować. Tak, tak. Chyba dłużej to potrwa rozpakowanie tego. Bez sekatu. Jest to bez sekatu. No strasznie się przejął. Próbujemy? Tak. Zapnę rowerze. Mam dobry sprzęt. Dobra, 5 zł. No. No Marika! Rzeczywiście wziąłeś złe... Wow. 6 lat
Dlatego słuchajcie, naprawdę, że zastanówcie się następnym razem, jak zabezpieczycie swój rower, to myślakiem to możecie zabezpieczyć, nie wiem, żeby wam coś nie zwiało z balkonu, no. 5 zł. Kto chce następne? 7 zł, blokada. Może jakieś dziecko nie spróbuje? No nie, to akurat będzie ten grubszy kabelek, więc... Nie, a to okej, zróbmy tak. Jeszcze raz weźmiemy tą blokadę, ona była długa. Słuchajcie, ktoś niepełnoletni, kto chce spróbować? No to zapraszam. Przednia dziecko. No nie, no jest rozcięta. Chwało tu ileś... No dobra. Teraz za 7 zł. Nie wiem, czy ona się różni od tego za złotówkę. Chyba tylko tyle kolorem. Okay. No nie, no tutaj jeszcze był specjalistyczny zamek. To jest na klucz. To jest na zamek. Kto chce? Może ja. Ale ty nie wyjmuj z pawarki. Ty, a nie ten spróbujesz? Bądź twardzielem, przed nim mniejszy. Mniejszym. No co ty, jak dziecko chcesz iść na łatwiznę? Ja już przycinałem swoje. To, tym? Tak. Przypomnę, że w środku jest kilka drucików, tak? No to próbujemy, dobra. 7 zł. Poczuj zen. To jest 7 kontra 7, bo sekator... Też 7 zł, proszę. Już? Najpierw plastik, które zobaczymy. To chyba najwięcej plastik właśnie będzie stało. Zawsze można opalić. Tak, no można opalić, tak. No. No już prawie. Już połowę drucików jest przeciętek. Ale ty wiecie, wprawy nie mają. Ja nie krawię. On nie był na Politechnice. To może ten grubszy. Ja bym chciał tylko jedną rzecz wyjaśnić. Nie myślcie, że w rzeczywistości złodziej przecina to tak długo. Że przecina to sekatorem. My specjalnie wzięliśmy sekatory, które można kupić za naprawdę bezcen. Za 7 zł to prawie nic. No dobra, no, to będzie trwać, podejrzewam, chwileczkę. No. Gdybym, no już prawie. Dobra, 10 zł. Podejrzewam, że większość kwoty, która tutaj była, to jest ten super ekstra zamek czterokombinacyjny, czyli tam nie wiem, ile jest możliwości otwarcia. Z pewnością złodziej będzie się trudził nad tym kodem, a podejrzewam, że przyjdzie po prostu ze zwykłym przecinakiem do metalu i zrobi to bardzo szybko. Kto teraz chce przeciąć? Tutaj? Za tobą. No to... Ktoś to pierwszy, ten lepszy. Elegant, no ale to ty wyjmij ze swojego roweru coś tam konkretnego, nie wiem. Plazmową. Między innymi tłumacz, jakie zabezpieczenia trzeba używać. Jak wam idzie? Durexa i tablety. Idzie. Na ulicy zawsze znajdziecie pomocną osobę, która wam naciągnie to. Nie chodź się, proszę. Cena jest za długość. Albo grubszy, tylko ma grubszy. 1,5 metra za 15 zł. To dobra, to jeszcze raz przypomnę. Nie, tego nie będziemy przecinać. Po pierwsze, że szkoda mi własnej blokady, a dwa raczej...
Dziękuję. Muszę teraz bliżej. Kurde, jakbyś wiesz, byłoby fajnie. Kupujcie albo takie łańcuchy, chociaż wiem, że one są ciężkie i wyglądają strasznie mocarnie. Albo tak jak ktoś pokazywaliśmy. No, a to... Jeszcze raz ten łańcuch. Jeszcze raz łańcuch. Dobra. Pokazuję łańcuch. On waży swoje. Jeżeli ktoś chce go dotknąć i zobaczyć ręką 4 kg. Tak, no możesz próbować. No podejrzewam, że przetniesz tylko to, co jest ta warstwa ochronna z materiału. Takiego nie warto mniej niż 100 zł wydać na taką blokadę. Ale jeżeli się chce mieć rower, to raczej warto takie coś kupić. Warto też kupić uloki, czyli te takie podkowy. One są trwałe, można je sobie gdzieś przy ramię wozić albo w bagażniku. No albo, tak jak ja tutaj mam na rowerze na stałe, możesz odsłonić, bo nie tylko ty zobaczysz wtedy. O, odsuń się. Szymon musi być w centrum. Jak ktoś chce z nim iść, to jest olok, czyli taka blokada, która blokuje na stałe koło tylnie. Jest na stałe zamontowane, więc ja cały czas tą blokadę mam ze sobą. To też jest jakieś rozwiązanie, chociaż wiem, że na góralu się tego nie da zamontować. No ale to taka woda tego roweru, a nie blokady. Dobra, może obejmę, ale uloki są chyba najbardziej takim uniwersalnym rozwiązaniem. Kolorek tym wrażony do bike polo. Co się dzieje z normalnymi linkami, które od dzisiaj już nie będziemy nazywać zabezpieczeniami ani blokadami, bo to widzicie, ile są warte. Przestrzegam, widziałem, że parę osób to ma. Mam nadzieję, że ta lekcja poglądowa da wam do myślenia i w najbliższym czasie pójdziecie do sklepu rowerowego, a nie jakiegoś, kto sprzedaje jajka i masło. I kupicie blokadę rowerową, a nie takie coś, co jest no, tyle warte, ile mniej więcej, nie wiem, złotówka, dwóch, no nie wiem czy więcej, no tak, no. Tyle jest warte, ile trwa czekolada. Przecięcie. Żeby była jasność, uloki, oloki i łańcuchy też się da przeciąć, ale to trwa dłużej i nie można zrobić tego tak cicho. A to przede wszystkim o to chodzi, żeby wydłużyć czas pracy złodzieja. Tak więc tą optymistyczną wiedzą, tym akcentem zostawiam was, zachęcam was do lektury tych ulotek.